test przyspieszenia. Przyspieszenie od 0 do 140. Witamy Was serdecznie na kanale Nashor. Dość nietypowy test, test nocny i w sumie nietypowego auta, bo na naszym kanale takie auta rzadko goszczą. Jest to oczywiście Renault, jest to Clio model. Z dosyć fajnym silnikiem, bo turbodoładowanym i naprawdę tą moc czuć. Zapraszam Was do obejrzenia tego odcinka. Zaczniemy od ciekawych rzeczy z zewnątrz tego auta. Renault Clio, dość obszerne auto, jak sami widzicie, gabarytowo jest dość duże, tutaj szeroki kąt kamery ujmuje całe auto w obiektywie, jak widać, no jest to duże auto, mimo tego, że to jest właśnie ten segment tego niższego auta, to naprawdę jest gabarytowo spore. Akurat z miejscem może z tyłu, to tak bym się nie zgodził, że jest jego dużo, ale to przejdziemy dalej, siądziemy i na pewno Wam pokażemy, to sami to odczujecie też, bo wrażenia z kamery typowo takiej GoPro oddadzą to. Otwieramy, damy światła i automatycznie sobie zasiadamy. Fotel ten z przodu, czyli pasażera tutaj po stronie właśnie kierowcy, był ustawiony tak, żeby sobie bezpiecznie jechać. No i zobaczcie, sami widzicie, bezpiecznie i przede wszystkim wygodnie, tak? No i sami widzicie, jaka jest sytuacja. Ja nie jestem dużo gabarytowym chłopakiem, po prostu zwykły młody chłopak w normalnym, takim średnim wzroście i niestety moje kolana się nie mieszczą. Co poradzić mogę na to? Na pewno tak. Fotel kierowcy jest ustawiony pod moją jazdę. Jechało mi się bardzo wygodnie tym autem, bo już zrobiłem tam około 150 km tym samochodem, więc najlepiej by było tak naprawdę mi usiąść tam za samym sobą. Także wy chwilę poczekacie, ja tutaj robię, dla was to oczywiście będzie sekundka, dla mnie trochę czasu i siądę z tamtej strony. A więc chwila dla was minęła, czyli ta sekunda. Ja zasiadam sobie tutaj za samym sobą. Gdzieś to chyba było już poruszane. Coś mi się tu przypomina Zachar, także pozdrawiamy serdecznie. Ogólnie tak, jak sami widzicie, tutaj kolanami nie dotykam. Jest miejsca, siedzę za samym sobą. Stopy mogę sobie bardziej tam włożyć do środka, tak, pod fotel. Nie jest to jakoś tam, nie wiem, niezręcznie czy coś takiego. Na dłuższą trasę siedzieć tak cały czas w takiej pozycji, mając nawet to miejsce, ciężko powiedzieć, tak? No jakbym miał jechać jakieś 1000 km z tyłu, raczej bym kierowcę wyrzucił, zmienił się, jechał sobie z przodu. Tak? Wolałbym takim autem na pewno pokierować, bo miło się jeździ. Ale ogólnie, czego tutaj się spodziewać? Tak gabarytowo, z zewnątrz auto jest duże, ale w środku nie ma co ukrywać. Jest to mniejsze auto, jest to Clio przede wszystkim, które nigdy nie miało jakoś za wiele miejsca z tyłu. No ale ten model na pewno różni się od poprzednich i tego miejsca na pewno troszeczkę dorzucił. Tym bardziej, że zobaczycie w kolejnym przejściu, jaki z tyłu jest ciekawy bagaż. Oczywiście mam pomagiera tutaj przy nagraniach, który pewne rzeczy mi podpowiada. Głęboki na pewno bagażnik. Zobaczcie sami, teraz będzie to widać na kamerze. O, ten spad, prawda? Zobaczcie, ile to jest, nawet jak ja to sobie rączką podchodzę. Będę testował w sumie tak auto bardzo, jak to się mówi, amatorsko, bo takich rzeczy ogólnie nie robiłem, więc przechodzimy do tego bagażnika dalej. Głęboki na pewno, wykładzina ogólnie z takiego dobrego, jak to się mówi, starego wykonania. Tutaj naprawdę też widzicie sami bok bagażnika, tak? Obłożony, wyłożony, przede wszystkim na pewno to podnosi jakość tutaj wygłuszenia, tak? W środku. Nie mamy gołej blachy, tak? Jak w tym segmencie niższym samochodów jest po prostu to zrobione, no tak moim zdaniem, no należycie, tak? Tak jak powinno być. Też bardzo fajny, wygodny temat, niby to jest taka prostota tak naprawdę, tak? Ale dla mnie to dużo fajne udogodnienie. Ja w Typerze muszę łapać za tak jakby, tu mam normalnie zabudowane, a tu w środeczku, tam do wymiany tak jakby żarówek i tak dalej mam takie dojście, to mam też taką łapkę, ale to jest takie bardziej wgłębienie w plastiku, za które muszę łapać, ale z reguły wiecie, jak to człowiek jest taki leniwy, to bierze paluchami tutaj za blachę, ciągnie to, tak? I zamyka tą klapę bagażnika. Ale tu zwykła prostota, fajna sprawa, ale łapiecie za rączkę, pyk i zobaczcie. I klapę jednym takim ruchem sobie zamykacie, tak? Testujemy z pasją. Ogólnie co mi się rzuciło, siedząc tutaj z tyłu, opowiadając właśnie do kamery, jakość wykonania fotela tutaj kierowcy. Wiecie, jest to na pewno skóra, czyli każde jakieś tam, nie wiem, przetarcie fotela, coś gdzieś tam skapnie, jakiś śnieżek spadnie, jakiś tam, nie wiem, smarc, coś, jakiś tam brudzik, tak, wpada na to. Przecieracie to czystą szmatką, ładnie, jest to po prostu czyste. Nadal jest to w fajnym stanie, w dobrym kolorze i tak dalej. Gorzej jest, jak mamy fotele welurowe, czy jest alcantara i tak dalej, to się łatwo ubrudzi, a później ten brud, ten czarny jakiś tam
smar, pyłek i tak dalej, ciężko jest wyczyścić. No oczywiście są firmy, są środki, jesteśmy w nowych czasach, jest na tyle taka chemia, która na pewno gdzieś tam te elementy dobrze dopierze, jednak jest to w jakimś tam sposobie kosztowne. Jakieś pranie, czyszczenie fotela, to myślę, że nie są pieniądze w kwocie 50 zł, tylko jak myślę 150, to na pewno trzeba po prostu dać. A tutaj wielki i fajny plus za wykonanie tego fotela. To mi się bardzo podoba. A ogólnie teraz wychodząc już tutaj z tyłu samochodu, dostrzegłem fajny element na drzwiach. Mianowicie klamkę otwierania, dodatki chromowe, co no tak ewidentnie przykuwa oko i jest to fajnym takim elementem wykończenia. Tak samo nie zabrakło tego chromu też na przycisku do opuszczania bądź zamykania szyby. Naprawdę fajny i też moim zdaniem jakiś tam plusik. Jak to przyzwyczajenie z Hond, zobaczcie, siedząc jeszcze z tyłu dostrzegłem ciekawą sytuację, ciekawą sprawę. Nie lubię siwych wnętrz, nie lubię czegoś, co jest kremowe, białe, nawet w nowych samochodach. Mi się to ogólnie nie podoba. To pasuje do jakiejś tam limuzyny, do człowieka na pewno, no, może tam starszego to niekoniecznie, ale sami wiecie, o co chodzi. Nie wiem, czy wy też tak macie, czy nie, może niektórzy tam lubią takie elementy, ale tu jest po prostu czarno, ciemna. Jest po prostu ciemna tapicerka, co jak sami widzicie tutaj z całym jakby środkiem, to jest po prostu no mega sprawa, mega fajna kompozycja. Plus oczywiście czerwone elementy środka, ale do tego zaraz jeszcze dojdziemy. Elementy wykończenia środka, czerwone. Plus chromowy. Już jestem na zewnątrz, wychodząc oczywiście z samochodu. Znowu coś dostrzegłem, no chyba nie dziwne, prawda? Element plastikowy, czyli łatwość później w czyszczeniu. Nie ma co ukrywać, często się wsiada, wysiada, jak sami widzicie, tu już jest jakieś tam zabrudzenie, tak? Podejrzewam, że biorę o troszeczkę mokrego na paluszek, przecieram to i zobaczcie, to po prostu znikło. Znikło, jest mokre, ale wiadomo, trzeba to normalnie doczyścić. Ale jest to całkiem fajna sprawa, bo jak sami wiecie, na przykład taka skóra, jakby była w tym miejscu, to by się brudziło, też by się ciężko na przykład mogło odprać i tak dalej, tak? Tu już pobrudziłem, o, można zobaczyć. Podejrzewam, że też kilka takich przetarć na tym, ale nie będziemy tego rozmazywać na mokro i by było bardzo fajnie, czystą szmatką oczywiście. Lecimy dalej. Tu kojarzy mi się troszeczkę z UFO, patencik taki, a UFO było dosyć w porównaniu do tego rocznika, no to jest jakieś 10 lat wstecz. A też taki element właśnie otwierania drzwi tutaj był. No i jak to mówiłem o tych chromach, dookoła taka fajna, bardzo ładna, czysta otoczka chromowa. A właśnie, zobaczcie, jaki piękny. Jeszcze mamy napis Clio na chromowanym tutaj dodatku. W sumie to jest taka, można powiedzieć, listwa boczna dolna, tak? Ja tak bym to nazwał, listwa boczna dolna drzwi. Właśnie, to też jest zaleta. Nie wiem ogólnie jak z poziomem, ale ja już na oko widzę, że jest ten chromowy właśnie dodatek wysunięty dalej niż tutaj najbardziej odstająca krawędź tych drzwi. Także wielki plus. O, testujemy z pasją.pl. Wielki plus tego, że nie macie parkingowych później śladów, czyli tak zwanego parkingowego dołeczka, bo po prostu to się nie pojawi, listwa to na pewno w jakimś tam sposobie ochroni. Nie do końca, nie na 1000%, nie na 100%, ale zawsze coś pomoże. Podłokietnik wykonany, też skórzane poszycie. Mamy oczywiście podłokietnik razem ze schowkiem, dosyć głębokim. Nikt tam oczywiście telefonu nie będzie chował, bo żeby się później gramazolić i coś tam sprawdzić, pasażerowi nawet też będzie niewygodne podczas jazdy i niezręczne, ale zawsze jest. Oczywiście butelka whisky zmieści się, także to mi się podoba. Podstawowe dwa cup holdery, myślę, że to już podstawa na posażeniu nowych samochodów. Zawsze można jakąś tam podręczną, malutką wodę sobie włożyć, można się napić i tak dalej. Jest na pewno wygodnie. Zasuwany. O, też patencik z UFO, z Typera. Znaczy niekoniecznie z Typera, ale z 8 generacji Civica. Wiecie, co mi się podoba? Jak mówiłem o tych chromach, o tej takiej siateczce tutaj i tak dalej, takim jakby chromowanym wykończeniu. Tej tarce, o, można powiedzieć, to jest dla mnie, o, dla mnie to będzie taka tarka. Jak sami widzicie tutaj i tak dalej jest to. Gałka trzymamy, czujemy, że trzymamy gałkę zmiany biegów, to jest też duży plus. Dwa wyjścia USB naładować, połączyć się z autem, całkiem fajnie. Ja oczywiście mam tu powerbanka swojego, to na to niekoniecznie musicie zwracać uwagę. Gniazdo zapalniczki, bardzo blisko, możemy sięgnąć, zobaczcie, za kierownicą, proste sięgnięcie, ruch dłoni i mamy do tego dostęp. Wszystkie te systemy eko, tutaj start-stop i tak dalej, później potestujemy. Kierownica elektroniczna, oczywiście wskaźnik, to tak raczej na szybko będę chciał wam powiedzieć. Obroty, podstawowe takie właśnie dane, możecie też sprawdzić, jak spalanie średnie, spalanie właśnie na 100 km, spalanie chwilowe, prędkość średnia. Dane oczywiście dotyczące ostatniej jazdy, listek. O, jak zapełnicie listek, to wtedy jest takie turbo doładowanie z tego samochodu. A tak naprawdę
to jeszcze to jest bardzo fajny wskaźnik spalania, tak, średniego. Tutaj podczas jazdy wam to później pokażę. Jest to taki bardzo fajny też, bardzo fajny. Może powiem, że coś jest bardzo dobre. Bardzo dobrze pokazuje nam tu użycie koni i newtonometrów, czyli mocy i momentu obrotowego naszego silnika. No to będzie widoczne podczas jazdy na pewno, no, bo przejedziemy się też tym autem troszeczkę mocniej. Wskaźnik oczywiście jazdy tak zwanej eko, tak mi się wydaje. Będziemy dodawać gazu, prawdopodobnie będziemy wypadać z zielonego pola, a tak utrzymujemy się oczywiście jak najbardziej na zielonym polu, wtedy jest oszczędność i spalanie. No i wracamy do listka i wracamy do tych naszych kilometrów. Także tutaj z takich podstawowych informacji to wszystko. Sterowanie, tutaj widzę słowne głosem, tak, czyli radio możemy sterować, nie musicie klikać, szukać na tym dużym panelu, tutaj dotykowy, tak, tylko szybkie sterowanie z kierownicy. Włączacie tą funkcję i możecie mówić. To na pewno sobie jeszcze pogadamy do samochodu, ale to dalej. Trzymając kierownicę kciukiem można. A, właśnie, proste, tutaj jak nasz koordynator nas poprawia, to trzymamy kierownicę, tak, kciukiem możemy do tego przycisku łatwo dojść, wtedy możemy z naszym autem, że tak powiem, porozmawiać. Nie odrywając rąk od kierownicy. No dokładnie. Można sterować. Można sterować. Bezpieczeństwo, no przede wszystkim bezpieczeństwo, dlatego to też jest duży plus. Właśnie, te przyciski, jak widzieliście, tak samo na kierownicy, chromowe dodatki, oczywiście tutaj znaczek i tak dalej, to jest to moja tarka ukochana właśnie na przyciskach tutaj. Także też macie podstawowe sterowanie tylnych szyb, tutaj wyłączone włączenie, zamykania szyb, sterka, sterowanie, także ustawienie, wszystko tutaj mamy. Tam też mamy elementy, właśnie te przyciski od sterowania, tak, toru jazdy, tutaj podjaśnienie bądź, znaczy rozjaśnienie bądź przyciemnienie ekranu, tak, naszego wyświetlacza, który właśnie tutaj pokazywaliśmy wam wcześniej, no i oczywiście regulacja świateł góra-dół. O właśnie, także zobaczcie sobie pod sufitka, środek wnętrza auta i tak samo słupek, też nie zostało to pożałowane, a naprawdę to wszystko tworzy bardzo fajną strukturę. No i tak jak wam mówiłem, auto z zewnątrz jest koloru takiego czerwonego. Mamy takie też czerwone dodatkowe wstawki. Trochę zajeżdża nam takim sportem, ale to bardzo fajnie, bo na pewno o wiele przyjemniej się w takim aucie siedzi. Tu schowek akurat taki podstawowy, tak? No, głęboki. Głęboki? No jednak, dobra, no to, to zobaczycie to w ten sposób, a wam obrócę na ekranie. Bardzo głęboki. Bardzo głęboki schowek. Tutaj dodatkowo na dokumenty mamy na dole. 50 cm. No to tu się akurat nam ładnie bardzo popisali. Więc myślę, że tyle. No podstawowe elementy wyposażenia są. Czy babski samochód? Właśnie. Test. Sprawdzamy, czy samochód jest babski. Babski. Jest lusterko czy atrapa? Lusterko. Siemano. Także widzieliście mnie. Ja widziałem was. Wezwanie pomocy. Tak, można dzwonić. Nie wiem, nie korzystałem. Tutaj tak samo. Też wszystko ładnie. Widzimy. A, no i ten fotel, ten ISOFIX na przednim fotelu. Dobra, to ja wysiądę. Okej. Okay. I z twojej strony, tak? Tak? Podłokietnik oczywiście regulowany, tak? Czyli też nie dodałem tego. Regulacja jest, żeby było wygodnie. To teraz słuchamy na temat tego, bo ja nie wiem, tak? Tutaj mamy system, tak jak widać, w nowoczesnych samochodach pokazuje nam właśnie, że jest ten system ISOFIX do montażu fotelików dziecięcych. Czyli tutaj jest takie, są specjalne uchwyty. A, widzę, no. Żeby ten fotelik był maksymalnie, jak to się mówi, przyczepiony do tego fotela na sztywno, że on po prostu się nam nie będzie ruszał. Czyli przy jakiejś tam kolizji i tak dalej, ten fotelik się nie odsunie, nam z fotelika nie wypadnie, będzie bardzo sztywno zamontowany tutaj do fotela pasażera. Bo to jest bardzo ważna rzecz, żebyśmy o tym pamiętali i wtedy po prostu nie używamy poduszki. Poduszka powinna być wyłączona. No. Trzeba o tym po prostu pamiętać. Pamiętajcie oczywiście o tym, że ręczny jest elektroniczny. Każde odpuszczenie ręcznego wymaga oczywiście wciśnięcia pedału hamulca. Ale to wam pokażę, jak już będziemy tym autem ruszać. Jesteśmy już tutaj pod maską, znaczy pod maską. No w sumie można powiedzieć dosłownie pod maską w komorze silnika. Widzimy trzy cylinderki, oczywiście trzy fajkocewki, żeby z iskry nie zdmuchiwało. Mamy nowoczesny zapłon, nowoczesne sterowanie zapłonu. Oczywiście silnik jest turbodoładowany, silnik benzynowy. Także takie podstawowe informacje mogę wam jasno i mocno przekazać. Co tutaj więcej można powiedzieć? Działa, jeździ, ma 1900 km właśnie przejechane, także na pewno dobrze się spisuje, nic tutaj w nim jakoś tam dziwnie nie pracuje, także praca tego silnika jest normalna, cicha przede wszystkim i tak dalej. Fajnie, jak podnosicie tutaj maskę, nie będę wam mówił jakichś tam elementów, ale ogólnie każdy jest przyzwyczajony, że tutaj szukamy łapki, która, że tak powiem, łapkę, która trzyma nam maskę, tak? Nie ma jej tu na dole nigdzie, tak? Nie ma jej tutaj? Jest...
tu pod maską. Także to później zobaczycie, jak będziemy zamykać. Na razie jeszcze nie zamykamy. Kolejna bardzo fajna informacja, jak już otworzycie, to na pewno domyślacie się, co to jest. Nie myjemy silnika Karcherem, bo zobaczcie sami, ten silnik jest odsłonięty. On nie ma tutaj pokryw. To nie jest taki dieselek z pokrywami, zasłonami, że te wszystkie przewody idą w podwójnej izolacji, w jakiejś tam grubej peszli i tak dalej. Tu wszystko jest dosłownie nago. Tak to można powiedzieć, znaczy ja odnoszę takie wrażenie, jak patrzę i widzę te wszystkie przewody, czy od odmy, czy tutaj właśnie filtra, czy doładowania powietrzem, tak, od turbiny, te wszystkie przewody, one idą gołe, mają, zobaczcie, są zwykłe takie opaski zaciskowe, tak, są, to jest mocno zaciśnięte, tak, i tak dalej, jest to na pewno zrobione, tak jak fabryka chciałaby, żeby to było zrobione, ale sami się domyślacie, że jest to takie po prostu proste wykonanie. Jakaś izolacja wisi. A, francuska. No, ale... A to tak było? Ten robi. Nie, to tak jest, tak zakończają, ale nie. Aha. Wszystkie. Tu też tak powinno być zakończone, a już nie. Aha, nie ma. Dali na tym przewodzie, a już na... Dobra, pałąk. Przytrzymaj maskę. Dobra, przytrzymam. Jeszcze trochę do góry podnoszę. Także tak i tak ładnie to nam wyszło. Oczywiście zamykania maski, to mam nadzieję, że nie muszę was uczyć. Jest to mniej więcej z odległości tak 15 do 20 cm i robicie tylko ruch takiego nie... pchania, nie domykania, nie szarpania. Lekko podnosicie to do góry i odpuszczacie sobie dłoń. Zobacz. I maska się zamyka. Bez żadnego jakiegoś tam dziwnego efektu, tak? Proste zamykanie. W każdym aucie. Znaczy tak, na pewno będziemy jeździć, to wam od razu powiem. Jesteśmy, jak widzicie, Komarina Giżycko prezentuje. Taki zwykły też chłopa z Mazur. Chłop z Mazur testuje. A propos takiego utworu. Dobra, przechodzimy do konkretu. Światła. Myślę, że jak najbardziej okej. Okay. Jechałem teraz taką nocną porą, gdzie już było naprawdę konkretnie ciemno. Światła drogowe mega. Co chodzi o te LEDy, o jakość barwy tego światła, o doświetlanie przede wszystkim na przykład w zakrętach, bądź właśnie jak teraz zobaczycie, podejdę do góry tego kontaktu tutaj z najbliższą właśnie zwierzyną, gdzie gdzieś od boku coś nam może wyskoczyć, mamy te doświetlenie, tak? Widzimy ewentualne jakieś gdzieś tam oczka świecące, na pewno nam ten samochód wykaże dzięki tym swoim światłom. Także mocna barwa, dobra barwa, ładnie świecą, a drogowe to już jest w ogóle poezja. No oczywiście nie są to światła tak jak w tirze, tak? Ale sami rozumiecie, o co chodzi. Teraz pokazuję wam od przodu, no oczywiście to się będzie tylko tak naświetlało i tyle będzie widać na obiektywie. Ale naprawdę tutaj zobaczcie ten odcień, ta wysokość. No wysokość też jest oczywiście regulowana, będzie całkiem spoko, ale te wszystkie takie elementy, o którym wam mówię jakby w teorii i opisuję swoje wrażenia, na pewno wam jeszcze pokażemy podczas jazdy. Domyślacie się, co to jest. Ogólnie tak, dobre wrażenie, co chodzi o sam nawet wygląd tego auta, jak już wspominałem wam wcześniej. Mega fajne wrażenie robią też lampy tylne. LED, pasek, takie wrażenie jakby trochę grafiki 3D. Co też bardzo fajnie wpływa na takie wrażenia, tak, dla kierowcy. O, teraz nawet lepiej jeszcze to widzicie. Przechodzimy do małej takiej śmiechawki. Oczywiście sportowa końcówka tłumika też zakończona chromowaniem, wykończeniem chromowanym, chromem, czy tak to można rzec. No. O co chodzi o ten sport i tak dalej. Zderzak fajny taki, zobaczcie sami, napompowany, masywny. Myślę, że przy jakimś tam, wiecie, zdarzeniu na pewno on pewne rzeczy wybierze, pewne siły na pewno wybierze. I też macie tutaj kawałek właśnie tego chromu. Jakbym to wyczyścił, wyglądałoby to na pewno o wiele lepiej. Ale jest. A czujniki parkowania, no podstawa, tak fajnie umiejscowione, że nie rzucają się w oczy, bo nie wiem, czy widzieliście, czasami po chamsku są po prostu wsadzone tak w zderzaki i są takie po prostu zaślepki w kolorze zderzaka, takie koła. Nie wygląda to fajnie. A tak szczerze, na pierwszy rzut oka po prostu tych czujników, no moim zdaniem nie widać. Zobaczcie, jak jest blisko obiektywem, a one nie rzucają się w ogóle tak w oczy. Tak z daleka jest to totalnie niewidoczne. Dobra, słuchajcie, ustawiłem się po środku, mam szeroki kąt w kamerze. Oczywiście tu już jest takie, że tak powiem, tak się wyrażę bardzo o takim łatwym językiem, przegięcie pałki dosłownie, ale ogólnie można rzec, że to auto, czyli Renault Clio, wygląda z tyłu jak Volkswagen Scirocco, nowy sportowy samochód. Oczywiście nie chcę tak porównywać, bo pewnie masa z was napisze w komentarzach: chłopie, co ty tam gadasz, co ty tam tworzysz przy tym materiale wideo, ale takie odnoszę po prostu wrażenie. Jeżeli będziecie mieli okazję ogólnie przyjechać się, czy stać nawet obok takiego auta, to sobie zobaczycie, że jednak głupot nie gadam, jak to się mówi. Widać te zejście tutaj właśnie, o zobaczcie, o to, o te wyprofilowanie, tak? To też właśnie jest jak na Scirocco. No jak teraz tak patrzycie, ja tak patrzę w obiektyw, jak to nagrywam, naprawdę tak mi się to rzuca w oczy, no. Trochę tak o zagadasz i dobrze, tylko pali ją, bo zimno się zrobiło. No to palimy auto. Mamy tak, przycisk start engine, czekamy.
teraz uruchomiliśmy zapłon, tak, klikamy drugi raz do odpalenia auta. Auto się odpaliło, mamy wejście piękne Renault. Lekko nam temperatura spadła, ale zaraz się nagrzewamy. Chwila jeszcze. Doświetlimy się trochę, może tego nie będzie. Co, przyjedziemy się, trochę wam opowiem. Oczywiście, tak jak wam mówiłem, wyłączenie elektronicznego ręcznego, tak? Pedał hamulca jest wciśnięty. Tutaj odpuszczamy, jest dźwięk słyszalny. Pedał hamulca odpuściłem, możemy ruszyć. No idziemy po kostce brukowej i po prostu te auto ładnie wybiera ten teren, tak? Te dziury, tak? I nierówności. Teraz będziemy przejeżdżali przez przejazd kolejowy. I to po czwórny, także o, nawet widać jak buja autem, tak, ale powiem, że zawieszenie ładnie to wybiera, nie ma takich niepokojących odstuków, że po prostu zawieszenie nie daje sobie rady z większymi dziurami, tak, nie ma tego efektu, także czy te dziury będą drobne jedna za drugą, czy będą większe, auto ładnie to i to wybiera, także zawieszenie można by było powiedzieć, że jest perfekcyjne. Praca silnika trzycylindrowa. Tak, tak. No to jest taki mruczek. Taki i tak będzie robił. Bo trzy gary, no wiadomo, krótki wał, jest taka praca wyrównoważona silnika. No wiadomo, że czterogarowy już będzie równiej pracował, sześciogarówka, rzędówka, na przykład w starych Jeepach. Właśnie 4 litrówka, ona miała 6 garów i była rzędówka. I ona bardzo ładnie, równo pracowała. Zobaczcie, teraz tak przerywam na szybko, bo tam długo się rozwijamy. 46 na godzinę, teren zabudowany, czyli prędkość trzymamy w normie. Auto typowo takie miejskie, ale zobaczcie, jadę trzecim biegiem, mam 2000 obrotów. Żadna informacja nie pokazuje mi, żeby bieg czy redukować, czy wrzucić wyżej, czyli te obroty są odpowiednie. Także w aucie nie nawachlujecie się biegami. Prosta sprawa. Nie będziecie wachlować biegami, bo do trzeciego biegu możecie spokojnie jechać. Teraz mamy 1500 obrotów i to auto po prostu sobie płynnie rusza. Turbinka w jakimś tam sposobie pracuje, wyciąga to, tak, jest no całkiem ok. Wjeżdżając na rondo sobie przeredukujemy na drugi bieg, żeby płynnie z tego ronda zjechać bądź wjechać. O, i zobaczcie, że szybko i bardzo fajnie sobie działa. Zobaczcie, znowu z drugiego biegu i jednak na trzech cylindrach już to auto inaczej pracuje, bo przyduszamy lekko to auto i ono ma jednak taki mały, delikatny problemik ze wstawaniem. Nie chce mu się tak wygodnie, ładnie wstać jak w czterocylindrowym aucie, tak? Tylko jednak na trzy cylindry troszeczkę, można powiedzieć, męczą się, tak? Powiem wam jedno, widoczność w lusterkach całkiem fajna, lusterka bardzo rzeczywiście oddają to, co się dzieje z tyłu. Także to też jest duży plus. No, widzimy piękną zieloną kładkę. Elektroniczny wyświetlacz, taki, powiem wam szczerze, przyjemny dla oka. Oko się w ogóle nie męczy kątem, bo to tak ma działać, tak? Nie możemy mieć na przykład wyświetlacza takiego, który nam przykuwa cały czas uwagę. On musi być delikatny dla wzroku, żeby nie odwracać tak naprawdę uwagi, a kątem oka mniej więcej widzieć, jakie obroty silnik trzyma, czyli te nasze wychylenie, wskazówki i tak dalej, żebyśmy to po prostu wszystko widzieli. Test przyspieszenia. Test doładowania, przyspieszenia na drugim biegu. Zobaczymy, jak się zbiera. Ogólnie, co chodzi o na pewno przyspieszenie auta i przede wszystkim o tak zwane odcięcie, które pewnie każdego interesuje. Chodzi o to, że tutaj nie ma takiego typowego odcięcia, auto po prostu przestaje jechać. No ale ogólnie też nie zbiera się jakoś tak przede wszystkim super mocno i tak naprawdę od 5000 obrotów do końca już one się więcej nie napędza. Z wielką ochotą i chęcią chciałbym zobaczyć charakterystykę mocy i momentu obrotowego.
nie mam do wyglądu wykresu, myślę, że gdzieś tam będzie to na pewno do uzyskania w internecie. Mieliśmy jeszcze wam pokazać kilka ciekawych i fajnych opcji, no lecz, no chłopie, no przecież masz tanie. A, zaparowany, nic nie widzi, zamarznięty znaczy. Fajny ten patencik mieliśmy wam pokazać, te wykresy użycia mocy i momentu obrotowego, bo a propos już mocy, to przypomniało mi się to, zmieniamy teraz opcję na zegarek, właśnie powinniście to widzieć. O, powinniśmy, o, ruszają się właśnie wykresy, widać to na pewno na zegarach. Widać czy nie widać? Jak nie będzie widać, to na pewno to przybliżę, ale skupcie się teraz, o, maksymalne użycie, o, mocy i momentu. I patrz, już korzystam z momentu, widzisz, tak urosło trochę. Patrz, teraz dolaję, opa, i pełen był to. I leci moc moment, no nie? Spoko, no nie? Tylko no widzisz, to na dołem jedzie tak naprawdę, dołem te turbo wstanie, a później już ona górą od tych 5-4 tysięcy to już nie chce dokręcać, no nie? Dobra. Już on wstaje, o, ładnie ciągnie od 3 do 4 jeszcze dobrze, 5 i już tu już kończy, o, już kończy, no nie? Ogólnie te kilka takich jeszcze opcji właśnie podczas jazdy chciałem wam pokazać, które mi się spodobały ogólnie w tym aucie. Na pewno jest to pewna opcja, widać ogólnie mniej więcej drogę? Tak. Jest to pewna opcja utrzymania się we właściwym pasie ruchu. Jak widać, mamy dwa pasy ruchu, jest to droga ekspresowa, tak? Włączamy uruchamianie właśnie funkcji śledzenia drogi. Przed nami jest mały łuk, ja na przykład puszczę kierownicę. Auto nam się samo wyrównało, tak? Także pozwoliło to na kontrolę, żebyśmy nie zboczyli po prostu sobie z kursu. Dla mnie fajna i też taka z kolei bezpieczna funkcja, bo cały czas tutaj mówimy o bezpieczeństwie i tak dalej, bo zobaczcie, jest jakieś tam przyśnięcie gdzieś tam kierowcy, ta ręka na przykład schodzi, tak, załóżmy, o, i zobaczcie, automatycznie mnie poprawiło, tak, automatycznie mnie poprawiło i poprawia mnie nadal w zakręcie, o, widzimy, kierownica sama się po prostu tutaj rusza. Na pewno ta opcja oczywiście nie działa w miastach, w mieście, tutaj przy mniejszej prędkości i tak dalej, ale działa na pewno na takich drogach ekspresowych, na drogach dwupasmowych, ale nie będzie działało poza terenem zabudowanym, gdzie nie mamy tej linii, bo auto, z tego co tak mi się wydaje, co zaobserwowałem i tak dalej, bo jestem zwykłym amatorskim, że tak powiem, testerem takich samochodów, no to zauważyłem, że po prostu on musi mieć szczyt tak jakby tych linii, tak? Jak nie mamy tej bocznej linii, a mamy po prostu samo pobocze, to nie będzie to dobrze działało. Zobaczcie, na takiej drodze tak samo. Też tutaj zjechaliśmy do prawej specjalnie, auto nam się wyrównało. Tu zjedziemy do lewej, o, automatycznie nam poprawia, tak? Zjedziemy teraz do prawej, o, automatycznie nam poprawia i od razu pokazuje nam tutaj na obrazku, na wyświetlaczu, na ekranie, tak, że zbliżamy się do prawego, do prawej krawędzi, do lewej krawędzi jezdni, tak, którą właśnie poruszamy się, czy do pasa, którym się bardziej poruszamy właśnie w ten sposób. Tutaj jeszcze co chodzi właśnie o te eko, o ten poziom eko, który wam pokazałem, tutaj zaraz przybliżysz, a ja zmienię właśnie na tą funkcję tego paska, w którym właśnie się znajdujemy. 7.1 udało mi się zejść. Ktoś, kto... Znaczy, wcześniej nabite średnie spalanie wynosiło na przykład 8.2, tak? Tą funkcję już sobie wyłączymy, żeby nie było. Spalanie, które tutaj było nabite wcześniej, wynosiło tam 8.2. Ja mam akurat taką dosyć dobrą stopę, co chodzi o trasę i tak dalej, także mi się już udało zejść na 7.1. Mamy tutaj, jak widzicie, możesz teraz akurat przybliżyć na ekran LCD tutaj wyświetlacz. No okej. Okay. Jak widać, mamy tutaj ten pasek eko, tak? Dodając gazu, zobaczcie, auto przyspiesza i z tego eko wypadamy, tak? Dajemy mu więcej gazu, więcej obrotów. Ale moja jazda praktycznie, o, teraz lekko postaram się napędzić samochód. O, trzymam się jeszcze w pasie, ale zaczynam go napędzać, tak? Zwiększa się prędkość, zwiększa się to wszystko, więc no, tak to działa. Fajne, bardzo fajne. Ogólnie rzecz biorąc, jest też taki dosyć bardzo fajny przycisk, to też jest ta jedna opcja, która mi się spodobała właśnie tutaj na trasę. To przycisk właśnie eko. Zobaczcie, trzymam na przykład, na razie, a, dobra, to tutaj pokażę eko.
jest właśnie ten przycisk eko, tak? Trzymam teraz na przykład, no jedziemy pod górkę, więc jeszcze tego nie wykonam. Tutaj zaraz się będziemy toczyć na górce. Oczywiście będzie to lepsze na pewno do pokazania, więc... Więc zobaczcie, trzymam sobie pełne położenie gazu, prawda? Zmieniam na tryb eko, auto widać troszeczkę osłabło, tak? Mamy automatycznie te jeszcze spalanie, teraz dodaję więcej gazu i zobaczcie, z trybu eko nie wypadam, a dodałem naprawdę więcej gazu, tak? I dobrze, trzymaj ten cały czas kamerę, wyłączam przycisk eko, mam ten sam gaz i zobaczcie, jak auto raptownie ruszyło. Od razu ruszyło, zaczyna jechać, nie dodałem w ogóle gazu. Gaz trzymałem cały czas w takiej samej pozycji, a zobaczcie, że zacząłem zwiększać prędkość. Kolejny fajny parametr, który też pokazuje nam zbliżanie się do auta, tak? Tutaj pokazuje mniej więcej taką odległość mierzoną jakby w czasie, tak? No, także... No, także to są na pewno takie opcje, które no, chciałem się po prostu podzielić, tak? Z wami właśnie taką informacją. Myślę, że tutaj to no całkiem spoko to zaprezentowaliśmy. Oczywiście jestem jakiś tam zwyczajny chłopak. Tak, na pewno byśmy przeszli jeszcze do ekranu tutaj głównego, ale do konfiguracji ogólnie pojazdu. Mamy pojazd, mamy system, tak? Możemy na przykład wiele tutaj takich właśnie parametrów naszego pojazdu pozmieniać. Dostęp, tak? Oświetlenia, tak? I tak dalej. Jest dużo opcji. Na to przejdziemy oczywiście później. Tak samo jeszcze właśnie te, co wspominałem, rozmawianie z autem też przeprowadzimy później. I to już będą tak naprawdę ostatnie opcje, które chciałbym wam tutaj przy tym samochodzie pokazać. Ogólnie jeszcze nagłośnienie, jako że jest to nowe auto, oczywiście coś tam swoje gra, więc trochę posłuchamy. Myślałem, że akurat wejdzie ten bas, ale odpiły. Czysty bas, bez zbędnego jakiegoś tam przesadzania tonacji, dźwięku i tak dalej. Czysty dźwięk, nic nie harczy. Głośność oczywiście na połowę, nie rozwalamy tego nie wiadomo jak. No ale to mi się podoba, jest to taka stylizacja, wykonanie. Takie moim zdaniem, jak na tej klasy auto, jest to takie pieniążki. Jak najbardziej ok, jak najbardziej naprawdę no plus. Ogólnie jeszcze w tym materiale chciałbym wam powiedzieć, że serdecznie wam dziękuję za obejrzenie tutaj tego odcinka. Niestety muszę wam wyjaśnić parę rzeczy, że nie mogłem niestety wszystkiego do końca przetestować, sprawdzić i tak dalej, bo czasu było bardzo mało. Ogólnie akcja jest taka, że przez 365 dni tego roku macie 365 km do wykorzystania przez 24 godziny, żeby przyjeździć sobie tym samochodem. Także do wyboru tam są chyba 3 Renault. Jakiej właśnie marki możecie sobie przetestować te samochody. Myślę, że całkiem fajnie dla kogoś, kto chciałby mieć jakieś takie miejskie auto. Osobiście, tak jak wam mówiłem, do jazdy, tak dla mnie tej mocy tak trochę nie wystarcza. Dla kobiety myślę, że takie miejskie auto to jak najbardziej małe, skromne, z dużym bagażnikiem i tak dalej. Można jakieś tam sobie zakupy załadować itp. itd. No tutaj nie przetestowałem tylko dla was tych systemów, tych przełączników, przycisków, co tam każdy sobie prezentuje. No ale myślę, że taki nocny na szybko teścik z przyspieszeniem i ogólnie ze sprawdzeniem tego samochodu, jak to pracuje, jak to działa silnikowo, jak to jeździ, jak najbardziej na plus. Tak jak wam mówiłem, no ten rozwój, downsizing, turbo 1.2 i 3 cylindry, no niestety to chyba nie dla mnie, ale no tak to się dzieje. No, tak jest, takie są czasy. Więc pewnych rzeczy no, nie zmienimy. No i tutaj cenę auta na pewno znacie, orientujecie się w tym, jak to wygląda, więc sami tak naprawdę ocencie, czy warto jest coś takiego kupić, czy nie. Myślę, że to by było na tyle, także pamiętajcie, że są filmy, będą filmy, będziemy działać tutaj na tym kanale, a wy oczywiście rozwijajcie się, działajcie, też żyjcie z pasją, z energią, z życiem i tak dalej, będzie na pewno o wiele lepiej. Także do zobaczenia, trzymajcie się, cześć! Oh.